Ja nie Betamani. Wysiądź z wozu. Chcemy porozmawiać. Z wozu. W porządku? Ładny skok. Dzięki. Pomaga, kiedy wiesz, co będzie. Lindenauer miał rację. Przepraszam, nie chciałem nikogo zranić. Mamy go. Zmieniliśmy przyszłość. Garth, kiedy się obudzisz, nie będziesz nic pamiętał z ostatnich trzech dni. A to będziesz pamiętał. Przyszedłeś do dr Dressler na terapię hipnotyczną. Przekazaliśmy Vetamaniego władzom. Posiedzi do procesu. Wyglądał na skruszonego. Przysięgał, że zwróci wszystko, co ukradł. Kryminaliści często mają poczucie winy, ale nie uznają jej aż do schwytania i stawienia czoła temu, co zrobili. Centrala kazała zamknąć dochodzenie. Wracamy do domu? Nie, chcę zobaczyć, jaki efekt uzyskaliśmy. Uświadomiła sobie, że nie może beze mnie żyć. Świetnie wyglądasz. Proszę zobaczyć. Skąd wziąłeś na to pieniądze? Po powrocie Annie skończyliśmy jeden z kursów inwestycyjnych. Zainwestowaliśmy w złoto. Uwierzy pani? Taki głupek? Skąd wiedziałeś, że to powinno być złoto? Nie wiem, przyszło znikąd. Nie wiem, czy na to zasługuję, ale nie narzekam. Dziękuję. Macie to? Dalsze badania biura odkryły trzecią przecinającą świadomość, którą dzielili Garth Lindenauer i Ian Vetamany, młodego chłopca z Australii. Co mogło być wyznacznikiem tego rodzaju egzystencjalnej cyrkulacji? Silna przypadkowa transmisja telepatyczna? A może mieszkańcy tej planety nie mają dość wcieleń? Jedno jest pewne. Garth i Iana łączyła więź, która wpływała na ich życie. Przeszłe, obecne i przyszłe. Może wszyscy je mamy. Wersja polska, HBO Polska.